Lub po godzinach, a więc szansa, żeby siatkarze lub Politechniki Lublin wziąć w krzyżowy ogień Państwa pytań. I dziś atrakcja nie lada. Radek Sterna jest z nami, a to dlatego, że zbliża się mecz z Siedlcami. Witaj, Radku. Witam Ciebie. No to startujemy. Kim będziesz za 20 lat? Za 20 lat na pewno będę spełnionym siatkarzem. Mam nadzieję, że będę spełnionym siatkarzem. A czy jest jakakolwiek na świecie osoba, którą bardzo chciałbyś poznać? Nie, nie mam żadnej takiej osoby. Wszystkich najbardziej wartościowych ludzi już poznałeś? Można tak powiedzieć. Twój najlepszy mecz w dotychczasowej karierze? Koło, nie pamiętam kiedy to było, ale Jastrzębski z drużyną, pierwszym zespołem z Jastrzębskiego Węgla byliśmy w Gliwicach na meczu sparingowym z Batę Borysja. Udało mi się tam zdobyć 19 punktów. Imponujący wynik jak na środkowego. Ile to setów było, pamiętasz? 5 setów się biliśmy. Całe pełne 5. Czy masz rodzeństwo? Starszego brata i jeszcze starszą siostrę. Też usportowieni? Tak, z siatkówką dużo mieli wspólnego. A powiedz, jak wspominasz swój pobyt w zespole Jastrzębskiego Węgla? Owocne 3 lata pracy. Dużo wyciągniętego stamtąd doświadczenia od trenerów, od całego sztabu, od kolegów z drużyny, z boiska. A jakie pozasportowe zalety w sobie stawiasz najwyżej? Znaczy, myślę, w kwestii zalet to będzie bardziej pytanie do moich kolegów z drużyny, bądź rodziny, bądź mojej partnerki. Nie dla mnie to oceniać. Okej. Czy umiesz prasować? Ja nie potrafię. Zdarzyło się, że coś tam mi wyszło. Ale... Od czasu do czasu trzeba było sobie poradzić, więc coś tam umiem. Ale wiesz, trzeba rozróżnić prasowanie koszuli i prasowanie skarpet. Skarpet nie zdarzyło mi się jeszcze prasować, ale z koszulami nie mam problemu. Super wiedzieć. Wolisz morze czy góry? Zdecydowanie morze, aczkolwiek jesteśmy blisko gór tutaj, tak, przy Lublinie. Jest w planach, żeby się wybrać jeszcze w góry. A czy poza siatkówką interesujesz się sportem? Jeśli tak, to jakiemu klubowi sportowemu kibicujesz? Piłka nożna, Anglia, widzimisię, Manchester United. Fan Mourinho. Bardziej Pogby. I jak często chadzasz do kina? Nie zdarzyło mi się ostatnio, powiem szczerze, że zabrakło czasu, ale lubię w domowym zaciszu obejrzeć sobie jakiś film na Netflixie. A na ulicy łatwiej Cię spotkać w dresie czy w dobrze skrojonym garniturze? No, na co dzień przeważa styl dresowy, ale elegancja też raz do roku musi być. I to pytanie z uwagi na miejsce, w jakim jesteśmy, może wydawać się dość trywialne. Książki czy telewizja? Telewizja. Co, książki zbyt czasochłonne? Nie ciągnie mnie do książek, wolę telewizję, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o zimowy wypoczynek, to czy jest takie miejsce na tym świecie, które mógłbyś polecić? Nie mógłbym żadnego polecieć, gdyż na takich zimowych wypoczynkach nigdy nigdzie nie byłem. Aczkolwiek dużo ludzi poleca góry, nie? I tam też bym chciał się kiedyś wybrać. Niestety nie pozwala mi nam to jedyne wtedy, kiedy mamy wolne, to są święta. Czas, kiedy spotkać się z rodziną, ze znajomymi. Okej, a powiedz, czy umiesz grać w karty? Nie umiem. Nie ciągnie mnie do hazardu i na razie nie mam zamiaru się uczyć. A nie uważasz, że rasowy środkowy bloku to powinien umieć trochę blefować jak pokerzysta? Blefuję dobrze na boisku, wystarczy mi to. No dobra, wyobraź sobie, że wygrywasz 100 tysięcy złotych. Co robisz z takimi pieniędzmi? Gdybym wygrał, na pewno wrzuciłbym to wszystko na konto oszczędnościowe. To nie zmienia faktu, że pewnie jakąś sumkę bym sobie z tego przeznaczył na siebie. Paweł Mielniczuk próbuje tutaj ubić jakiś interes, bo pyta, czy istnieje możliwość, że po sezonie na hali rozegrasz wspólnie z nim jakiś turniej na piasku? No, mistrzem piasku nie jestem, ale myślę, że możemy się dogadać w 100%. A czy jest coś, na co zwykle brakuje Ci czasu? Oprócz czytania. Nie, staram się rozgraniczać czas, żeby był on mniej więcej uregulowany i starać się mieć czas na wszystko. A na przykład jak Ci czarny kot przejdzie drogę, jak reagujesz? Innymi słowy, czy jesteś przesądny? Nie jestem przesądny, nie wierzę w takie rzeczy. No bo pod drabiną to raczej się nie mieścisz. Nie przechodzę, nie staram się nawet. Czy jest jakaś taka wybitnie dziwna sytuacja, która zdarzyła Ci się w trakcie meczu? Było multum na pewno takich sytuacji, ale nie przypomnę teraz.
Przez 14 lat ciężko to przechodzi przez umysł. Mhm. A czy Radek Sterna byłby w stanie zostać gwiazdą telewizyjnego reality show? Zależy, jakie to reality show miałoby być. Rolnik typu... szuka żony, sanatorium nie, miłości? Nie, jeśli jakoś chodziłoby tu o większą stawkę, kwestia pieniędzy albo coś, to... Nie do takiego nie. Bym się zgłosił, do takiego bym się zgłosił, jeszcze spróbował. Okej, okay. Przemysław Franczek, ciekawy jest, czy doping kibiców na meczu cię motywuje, a chyba bardziej warto zapytać, jaka forma dopingu najlepiej na ciebie wpływa? Myślę, że tak, motywuje nie tylko mnie, jak i wszystkich moich kolegów z boiska. Motywuje to wszystkich na pewno sportowców, a jakiś mój ulubiony? Może wkrótce hymn nasz nowy, klubowy. Zobaczymy. A jak na przykład cała publiczność zgromadzona w naszym lubelskim spotku skanduje twoje nazwisko, zapada to w ucho, czy raczej nie, no nie da, nie da, nie da się tego jednym uchem wpuścić, a drugim wypuścić. Zapada, tak. Czy jest taki siatkarski klub, w którym chciałbyś zagrać? O ile byłoby ich na ciebie stać, rzecz jasna. Myślę, że chciałbym zagrać na pewno w naszej najwyższej polskiej lidze, w Plus Lidze. I zakładam tutaj, że gdyby każdy z klubów się odezwał, to który pierwszy dałby mi szansę, na pewno bym z niej skorzystał. No ale poczekasz do końca sezonu i być może będzie to luk Politechnika. Chciałbym. Ja też bym bardzo chciał. Z jakich mediów społecznościowych korzystasz najczęściej? Głównie Facebook. Mhm. A czy zwierzęta masz? No w domu mam, można powiedzieć, takie mini zoo. To znaczy? Dwa psy, jeden kot, chomik, królik. I teraz jeszcze dwa psy się urodziły. I to wszystko w Lublinie? Nie, w Białymstoku na szczęście, nie tutaj. Nie byłoby czasu? Nie, 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 nie. Mhm. Co chciałbyś dostać na urodziny, które się zbliżają? Co bym chciał dostać na urodziny? Myślę, że dobrą niespodzianką dla mnie byłoby wywiezienie kompletu punktów z Wrocławia 23. Po tym możemy w weekend świętować. No dobrze, możesz się rozmarzyć, bo te punkty z Wrocławia to raczej takie w pakiecie chyba, nie? No w pakiecie. No okej. Okay. W Lublinie najbardziej podoba ci się? No to zostało całe miasto. Nigdy nie miałem jakoś możliwości, żeby przyjechać do Lublina. Jestem tutaj pierwszy raz łącznie z pierwszym sezonem w klubie, więc bardzo mi się Lublin podoba. Chodzi mi o miasto, o centrum miasta. Jest naprawdę wspaniałe. No to dobra, to teraz jak byś określił najlepszy sposób na spędzenie czwartkowego wieczoru w Lublinie? Oczywiście na sali Zygmuntowskich 4, godzina 18, KPS Siedlce. Zapraszam wszystkich. Radek tam będzie, ja tam będę i Państwa też nie może zabraknąć. Pobijmy rekord frekwencji, Szanowni Państwo.